Siema, jestem Kelele, a to kolejny odcinek z Assassin's Creed Mirage. Znajdujemy się już pod pałacem, do którego musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby się zakradnąć. Więc przejdźmy się może dookoła, chyba że Enkidu by nam doradził, jak się tu dostać. Czy coś chce Enkidu powiedzieć? Tu muzyk jest na pewno. Co ty Enkidu tu widzisz? Może podlecę bliżej, bo chyba nie ma tutaj strzelców. O, tu. Coś tutaj widzi. Ale o co tu chodzi? Dobra, nie mam pojęcia, co tam odkryłem. Gdzieś dalej może coś znajdziemy. Tutaj też jest jakaś szansa na coś. Dobra, podlećmy bliżej. Czy tyle będzie wystarczyło? Tu, ta brama. Okej, coś mamy przy bramie. Chodźmy to sprawdzić. Kawałek drogi jest niestety. Może sobie życie odnowimy. Mam tu jakiś... O, nie ten przycisk. Dawno nie grałem. Muszę wam przyznać, że ostatnio, kurczę, sporo rzeczy mam na głowie. Ale postaram się jak najszybciej wrócić do regularnego nagrywania. No, żebyście mieli odcinki, nie? A ja przy okazji trochę fanów z gry. Dobra. O co tutaj chodzi? Seems Ali decided to attack the palace after all. Okay. These rebels could distract these guards. You, hidden one. Do you think you can help us pass these gates? They're barred from the inside. You appear primed for a fight, brothers. I will see what I can do. Czyli tutaj trzeba im bramę otworzyć. Mamy jeszcze jakieś inne wejścia. Tutaj coś jest. O! Tu może? Dobra, tam jest jakieś inne. Chociaż przyznam szczerze, że kurczę. No nie będziemy tam szli. Otworzymy tutaj najemnikom. Niech oni troszkę poza... się zajmą po prostu strażnikami. To i mi to ułatwi życie i oni będą mieli robotę. Czy tutaj mogę przeskoczyć? Chyba tak. No, kurczę, złapałbyś się tego zimsu. No, nie do końca. Dobra, to przejdźmy gdzieś dalej. Wszędzie są to takie kolce, przez które nie mogę przejść, ale o! Tu wygląda na dobre miejsce. Skakuj do góry. Gdzieś tutaj. Dobra, tu po drabinie. Stak. On tu nie zaskoczył na strażnika. Tam jest dopiero. O, tu mam akurat siano. Dobra. Tutaj po cichu przejdźmy. I must be quick and quiet. Ta brama jest z tej strony. Abiha will be on her guard. Mogę ciebie zawołać. Tutaj do krzaka, elegancko. Dobra, skrytobójstwo. Teraz po ciebie przyjdziemy. Ty też byś tutaj do krzaka przyszedł. Gdzie to jest robota? Chłop sobie siedzi ładnie w ogrodzie. Nic nie musi robić. Okej. Tak, tu mam aż trzech i... Ale czy uda się to jeden po jeden ich zawołać? Kurczę, sporo tu tych. Okej. No, nie wyszło to najlepiej. Dobra, ale nikt go nie słyszy. Kurczę, teraz ten tu podejdzie. Dobra, wystarczy, że go, jego załatwimy. I chyba można otwierać bramę. Może mi się wydaje? Drzwi są zabarykadowane. To tyle? Dobra, świetnie. Jeszcze będziemy potrzebowali wejść na szczyt tej kopuły.
odblokować chyba ostatni punkt synchronizacyjny. Dobra, oni jak tu walczą. Idźmy dalej. Chyba nikogo nie ma. Zgadza się, tam jakieś skrzynki. Tego nie potrzebujemy. Dobra. W takim razie do góry skaczmy. Do którędy? Tutaj może. Tu, po tych cegiełkach dasz radę, Basim? Niekoniecznie. Gdzie byśmy tutaj mieli wejście? Przejdźmy jeszcze tędy. Dobra, musimy ciebie rzucić. Dobra, musimy teraz. Nic nie zauważyli. I tu wskoczmy do góry. Tam ktoś się zainteresował. Ale nas już tam dawno nie ma. Dobra. Co my tu mamy? Kolejną skrzynię. Jakieś beczki. To nas nie interesuje. O, kurczę. Kurde, Bastion, chowaj się. Ktoś tu jest jeszcze? Czy tylko on? Zaryzykuję, że tylko on. Wracamy na górę. Mnie denerwuje, widzicie, jak on się przykleja do narożników. Czy mogę ciebie zawołać? Chodź, chodź. Śmiało. Dobra, tylko żeby on tutaj był schowany. Kurczę. No nic, trochę powalczymy. Kontra. O, nie wyszło. Jeszcze raz. Traf, ciachu. I silny atak. O, jeszcze przeżył. Dobra. To już wszyscy tutaj. Chyba tak. Jak tu wejść wyżej? O, tu w ogóle mamy rusztowanie. Przewróćmy sobie je. No chyba tutaj będzie najprościej. Wspinać się dalej. Kurde, wysoki ten pałac. Ktoś jest na górze? No jest jeden strażnik. Ale on jest tyłem odwrócony. To korzystnie dla nas. Tam jest jeszcze ktoś. No, ale on tutaj nie podchodzi, więc możemy wspinać się wyżej. Tak, do góry was. Lecisz, lecisz. Tutaj jeszcze ktoś jest. Kurde, naprawdę dużo ich. Dobra. O, dobra. Myślałem, że będę mógł tutaj bardziej od boku go zaatakować. Tak. Jeszcze na tą kopułę muszę znaleźć jakieś wejście. Że tutaj? A muszę po takich dziurach w tej kopule skakiwać. No, jest ogromna. Dobra. Udało się. No, leć. Zsynchronizujemy. Świetnie. Co możemy zaskoczyć? Czy mam tutaj kogoś jeszcze? Tutaj dwóch. Dobra, zaskoczmy na niego. Teraz ciebie zabijemy. Tutaj widzę, że jest wejście w ogóle do tego pałacu. Jak to wygląda tu w środku? Tam ktoś jest, ale to mnie nie interesuje. Czy ja mogę do tych poduszek zeskoczyć? Nie, do wody. Okej. O proszę, tutaj coś jest jeszcze. O, tego się nie spodziewałem. No nie potrzebujemy już komponentów. O kurczę. And save Alamut. W zasadzie, jeżeli bym to rozwalił,
Oni by weszli dalej. Weźmy sobie bombę dymną. Wybrania. O. Dobra. Rzucamy. Kurczę, teraz mnie ta bomba dymna podpala. Dobra. Zaraz się z nimi rozprawimy. O, kontra mi nie wyszła. Ostatni. I świetnie. No, Basim, kurde, trochę przypalony jesteś. Otwieramy im. No. Dawaj. Do środka, chłopaki. Tak, gdzieś tutaj mam księgę. O! Dobra, schowajmy się za dzbankiem. Niech oni walczą między sobą. Ewentualnie możemy jeszcze bombę rzucić. No nie, nie udało się. Kurczę, muszę już ostrożnie iść, bo mało zdrowia zostało. Nie no, jeszcze teraz ktoś mi tu krzyczy? Ała, myślałem, że to mój. Dobra, to oni już się tym zajmą. Dobra, gdzie mam tą skrzynkę z księgą? Czy ja mogę sobie ją zaznaczyć? O, dobra. Mniej więcej powinny mi pokazywać. No, ale niestety tego nie robi. Dobra. Musimy znaleźć kryjówkę Kabiby. Może u niej będzie ta księga. Tak, w którą stronę mam iść? Jakaś wskazówka by mi się przydała. O kim ty mówisz? Mogę z nim porozmawiać? A, odsłuch. Wstawaj, ziomek. Dobra. Tak. Gdzie tutaj dalej iść? Czy może do góry trzeba? Czy... drzwi zamknięte. Który z tych strażników miał klucz? Teraz... tak, ty masz klucz. No. Zabierz. Klucz do pałacu. Potem? Super. Teraz tak, czy ktoś tutaj jest? Tam na dole są drzwi. Tutaj nic nie ma, ale albo tymi drzwiami możemy przejść, albo chyba tutaj oknem. Tak mi się wydaje. Jest jakaś łaźnia? No tak wygląda. Dobra, może przejdźmy tędy. Drzwi zabarykadowane, no to nieźle przeszliśmy. Dobra, na dół. O kurczę, coś się odpaliło. Czy to już to miejsce, gdzie Kabiba jest? Nie, chyba. To jakiś łop. Where is your mother? A, to jest syn. Do you have any idea who I am? Where is Kabiha? I do not know. I haven't seen her since she made me sign away my birthright. Then where would she hide? Think. There is a passage in the library. I followed her once. She used one of the books. Is that where she's kept safe while I've faced imprisonment and the humiliation? Threats of death and... I know you. You were there that night, with that object clutched in your hand, and my father dead at your feet. That light, those voices. I thought I'd gone mad. Everyone did. Everyone except my mother. She... Will you kill her too? No jasno, że tak. Mamy go się sierotą. Until all of us are dead? First the scholar, now Kabiha.
These order members love to hide among the books. Dobra, wiesz, na twoim miejscu to raczej bym wzywał straż. Zamiast tam sobie kąpiel brać dalej. Przejście do biblioteki, tylko gdzie jest ta biblioteka? Może gdzieś na górze? Tutaj sprawdźmy. Kurde, cały labirynt tutaj jest, muszę przyznać. Ale tu już mi się wyświetla. O kurczę. Czy co? Kurde, chciałem powiedzieć, że sobie ich miniemy. Dobra, oskok bok. Bok. I szybko ciachamy. Dobra. A oni cały czas tam walczą z nowymi ludźmi. No dobra. Przynajmniej oczyszczą trochę tutaj teren. Drzwi zamknięte. Kolejny klucz. To mogę sobie odblokować. Nie wiem, w jakim celu. Kto będzie miał ten klucz? No pewnie jeden ze strażników. Tylko który? To jest jakiś list. Mogę to podnieść? Halo? Nie mogę. No dobra. Jak nie dacie mi poczytać notatki, to nie. Którędy tu przejść dalej? Gdzieś tutaj może? Tutaj też nie. Zejść się w dół. Pytanie, czy to coś mi da? No nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tam ktoś w ogóle stoi i się świeci, więc możliwe, że on będzie coś miał dla mnie. Czy masz może klucz, który mogę wykraść? O, nie, on to znamy. We have to stop meeting like this. I could not agree more. Where is Kabiha? If I knew, I would not tell you. Do not play the fool, Makira. Why not? It worked the last time. Do you know what Kabiha is? What she really is? More than anyone. I am more child to her than her own son. That fool who let his father die before his eyes. You have no idea who you are dealing with. But I do. And I say to you kindly, leave this place. To się odmakiwa. To tylko tyle? To mi... To bez sensu trochę, że mogę z nią pogadać tylko po to, żeby... Okej, już rozumiem. Mam ją śledzić. Nadzieję, że tu mnie nie znajdzie. Okej, tędy idziesz. O, tu może mnie zobaczyć. Dobra, zejdźmy niżej. Powoli, powoli. Kurde, kolejna misja śledzenia. Tutaj trochę łatwiej. No i tam tych strażników zrespiło na nowo. No nie. Wrócisz się, nie odwracasz. Okej, przechodzimy dalej. Wydaje mi się, że... Kurczę, gdzie ty idziesz? Myślałem, że ona tutaj wejdzie do tego pomieszczenia. O, może i wejdzie do niego. A ja sobie tam odblokowałem przecież wejście. No. Dobra. No idzie tam. The library. Kabiha must be within. O, otworzyła. Lanat Allahi alaik. Can you not leave me alone? You gladly, but your mistress. Do what you will. You will not find her. I have nothing more to say to you. There must be a room beyond this one, but how to reach it? Dobra, no dałeś mi znacznie więcej niż potrzebowałem. Tu zakładam, że będzie ta księga, której szukam. Przeczytaj.
Wezwanie. Marzycie o świetle, płonący wśród mroku, latarnią. Dobra, dobra. Chodź. Tutaj coś mamy. Co to za księgi? What was it Arib recited? Many volumes by Arib. Kobiha's admirer. Blue, black, white and yellow tomes. Dobra, szykuje się jakaś zagadka. Ale naprawdę nie ma tutaj tej księgi? No, trochę się zawiodłem. Tu u góry coś mamy. Symbole. Chciałby tutaj dalej przejść. Bo tu na dół to mi zblokowało tylko drugie wejście, tak? Nie. Zblokowała mi tu skrzynia. Czy tutaj coś jeszcze mamy oprócz tego? Nic. The great scholar used books to guide him to his secrets. Dobra, czyli teraz tak. Co tutaj mamy do zrobienia dalej? Tutaj. Okej. Okay. Which book would Kobiha choose to mark her path? She had Arib's book in her office. Dobra. Wydaje mi się, że będę musiał tutaj poustawiać tylko które kolejności. Dobra, w takim razie przeczytajmy ten list na dole i zaraz spróbujemy rozszyfrować tą zagadkę. Szaleńczym ocean osłodzi ci każdą burzę. Pali czym pustynia, czyli niebieski, żółty, zielony, biały i potem nie wiem. Dobra, to sprawdźmy. Niebieski. Teraz żółty. No, myśl. Teraz zielony chyba. O, nie ma zielonego. No to dajmy na to, że ten węże będzie czarny i gołąb na końcu biały. Sprawdźmy. Umiesz białą księgę. O, zadziałało. Someone took great effort to hide this place. A no i co, Makira? Głupio ci trochę. Dobra, lecimy na dół. No. Typowy assassin nie korzysta z drabiny, bo po co? Jest to coś? Nie ma. No dobra. Myślę, że nie ma szans. Ej, to byliśmy tu przed chwilą. Dało się inaczej. Combing ancient tomes and tombs. Tracing forgotten histories. Snatching at rumor and at myth. When all I needed to do was wait. For you. No, to come to me. Chyba jest lepszy od nas. Our prodigal Sion has arrived. Czemu syn ma tam trafić? Yet he knows not what he is. Have you not wondered at your nature? You, who see more, who know more. No, głównym bohaterem jest tam.
Even my son knew to ask what you were. When he saw your hand touch and wake the ancient's gift. What am I? Something more than man. Enough riddles. Speak plainly. Why speak what can be shown? Come with me to Alamut. Beneath its temple walls lies all the knowledge that you are heir to. No, co asasyni przed nami ukrywają? Your brothers would sooner die than see you claim it. But take heart, Basim. We will prepare the way. And set you free. No! No... Czy jednak Rohan miał rację? Że przekupiła nas. Dzisiaj jeden komplement i Basim już poleciał. What lies beneath the temple? That is forbidden ground. There's nothing there for you. I told you of the nightmares. The genie. You called it weakness. Told me to mend it. I tried and tried, but you hid the way. You let me struggle alone. Not alone. You are not the first to walk the shadows broken, Basim. Stitch your shattered pieces into a hole. Pour your pain into the Brotherhood. Purge yourself of the poison she dripped, and come home to us. No more than a man, but no less than our brother. Or is it too little for you? What if it is? No i to tyle z bycia asasynem. Follow the path she laid out for you, and I will kill you myself. No, myślę Rohan, że wygram jednak. To ja jestem głównym bohaterem. Przyki umiejętności. Żowa głowa. O kurczę. Dobra, bomba dymna. Musimy się rozprawić z nim. O kurde. Teraz to oni chyba z nami się rozprawią. Mam radę ich spalić? Dobra, gładkujcie. Dobra, tutaj dwóch naraz. Przestań mi tu dzwonić, gość się tym dzwonkiem. Muszę tu jeszcze poszukać kurczę księgi. Dobra, poczekajcie moment. Jestem. Tak. Tutaj gdzieś powinna być ta księga właśnie. Mi się wydaje. Sprawdziłem jeszcze na YouTube, gdzie to dokładnie powinno być. Musimy przeskoczyć jakimś balkonem, ale pomieszczenie bardzo podobne do tego. Chyba tylko wyżej trochę. Widzę, póki co mamy tutaj dużo strażników, więc ucieknijmy sobie po prostu z tego pałacu. I zaraz tam wrócimy po nią. Dobra. Oni kiepscy są raczej w gonieniu. Jeszcze im rzucimy tutaj bombę, żeby nas nie widzieli. Kurde, tylko co mi to daje, to ich pełno dookoła. Dobra, potrzebujemy tego ziomka, co by nam cały poziom poszukiwania zniwelował. No, zaskakuj was. Nie ma tego zioma, to chociaż plakaty zerwiemy. Jeszcze coś tutaj jest. Kurczę, no jeszcze dwa plakaty. Dobra, jeszcze jeden. No, dobra, są szybciutko.
I brakuje ostatniej, tutaj będzie. Dobra, więc zaraz wrócimy po tą księgę. Bo by mi się przydała tak na... I gdzieś tutaj. Gitara. Teraz jak się tam dostać? Potrzebujemy zwiad z Enkidu zrobić. Mam nadzieję, że nie zrespiło przeciwników. A jeżeli tak, to po prostu ich jakoś ominiemy. Tutaj jest ten pałac. Gdzie tam od tyłu powinienem się dostać? Dobra. Tak, wróćmy tutaj. Tu gdzieś miałem tu swoje miejsce do wskakiwania do pałacu. No, tędy może? O, tędy też bym przeskoczył, patrzcie. To jest chyba nawet łatwiejsza droga. No, kurczę, niestety tutaj strażnicy byli akurat. Ale bez problemu. Dobra, przebiegnijmy tutaj szybko teraz, żeby się nie ociągać. Dalej, do przodu. Gdzie oni biegną? Oni z psem walczą? Dziwna sprawa. Kurczę, tutaj akurat trochę dużo ich jest. Ale tędy możemy przebiec, dobra. Ciebie zabijemy. I w ciebie rzucimy nożem. Czy mogę przejść na drugą stronę? Nie bardzo. Ale tutaj... O! Halo, tu bym już mógł przejść. A to tylko skrzynia. To trochę lipa. Dobra, to do góry. Gdzieś tam muszę od góry poszukać tej wejścia. Ciebie miniemy, nas nie interesujesz. Ciebie akurat możemy załatwić. Przydałoby się. Okej. Tutaj mamy czterech. O, kurde. Już nas tutaj prawie zauważył. Że tak. Zacznijmy od tego, że w ciebie rzucimy nożem. No, tylko nie przylepiaj się, kamero. Teraz tak. Ciebie też. A ciebie zawołam do krzaka. No z tyłu, żeby mnie nie zauważył. Ale gość olał mnie. Tutaj zostałem, się schowam. Nie, no wcale mnie nie widać. Świetna kryjówka. I skrytobójstwo. Kolejne rusztowanie do zniszczenia. I teraz tak, gdzieś tutaj po tych rusztowaniach musimy się przejść. O, proszę, mistrz ucieczek jeszcze dostaliśmy. Zaniszczenie rusztowań. Dobrze wyszło. O, tego dziaba dostał. Okej. I teraz gdzie to musimy pójść dalej? Może przykucnę sobie, żeby widzieć ewentualnych przeciwników. Tak jak ten. Dobra. Czy to jest ten balkon? Nie jestem pewien. Możemy sprawdzić. Czy dam radę tutaj wejść? No, to chyba nie jest ten balkon. To jeszcze nie to. No, to do góry. Gdzie tu jest wejście do tego? Tu chyba będzie. Tak mi się coś wydaje. Albo jednak nie. Dobra, źle mi się wydaje. Chociaż może to ten balkon. O, jest szansa. No,
kto ten balkon? To też nie ten. Dobra, jestem. Wydaje mi się, że wiem już, gdzie to będzie za przejście. Tutaj powinniśmy pójść tą drogą. I tu mamy ten balkon. Pokażę wam na mapie, jak to wygląda. Gdzie to jest z tej strony jakby budynku? Musicie szukać. Może jeszcze... O, Enkidu bym wam pokazał z daleka. O, dobra. Enkidu wam nie pokażę, bo strzelają. Ale tutaj powinniśmy mieć księgę. O, właśnie tu. I to już wszystkie zaginione księgi. No i tak mi się zdaje. O, kolejny punkt umiejętności. I już pozostało nam tylko uciec z pałacu. Tylko teraz jak tu stąd wyjść bezpiecznie? Jakieś pomysły? O, odkrywca. Elegancko. Może tutaj przeskoczę? Dobra, tutaj wyjdę. Okej. No, was nie da się przeskoczyć przez te kolce? Musisz po prostu przejść pomiędzy nimi. Dobra, tam jest przejście. Już to widzę. To tutaj. Elegancko przejść pomiędzy nimi. Ciebie jeszcze zabijemy na wszelki wypadek. Byś nas nie zauważył. I tutaj już będziesz musiał wyskoczyć. Nie ma opcji. O, dobra. Super. No dobra. To teraz wam pokażę jeszcze kilka wcześniejszych osiągnięć. Pierwsze osiągnięcie nie było tak trudne, bo wymagało ode mnie kupienia 5 razy grupy wędrownych kupców. W trakcie rozgrywki kupowaliśmy ich parę razy chyba, tak mi się wydaje, że ich używaliśmy, więc siłą rzeczy wystarczyło tam chyba 2 albo 3 razy kupić ich i osiągnięcie wpadło. Podobna sytuacja była z kupcami. Tylko tutaj nie udało mi się uchwycić tego momentu, jak wpada osiągnięcie, ale też wystarczyło ich 5 razy zakupić. Tutaj jest najtrudniejsze osiągnięcie chyba w całej grze, ponieważ moim zdaniem jest ono zbugowane. Chodzi tutaj o to, aby wykupić wędrownych kupców, następnie idąc w tłumie, zabić 10 przeciwników. Brzmi dosyć łatwo, ale jedyne rozwiązanie, jak można zdobyć to osiągnięcie, trzeba przez tą specjalną umiejętność. Tak jak widzicie, tutaj zaznaczam 5 przeciwników. O, muszę tutaj trafić jednego. O, za szybko trochę. Okej, tutaj i ten ostatni. I następnie nie można się ani teleportować, ani zapisywać lub wczytywać grę. Trzeba po prostu przebiec do punktu, gdzie będzie kolejna grupa kupców, bo inaczej to nam się zresetuje ten postęp cały. Tutaj mam 5 strażników już zaliczonych i przenosimy się do kolejnej grupy kupców. Tutaj jesteśmy przy pałacyku i teraz wystarczy, że znajdziemy 5 przeciwników. Po drodze jeszcze musiałem napełnić sobie od nowa pasek skupienia asasyńskiego. O, proszę, pałac książęcy. I tutaj musimy tylko znaleźć odpowiednie miejsce. No i cały czas podążać za tłumem, bo nie możemy wypaść. Tu już chyba ich złapę, tak. To zaznaczmy sobie jednego, drugiego. Może tego jako ostatniego zaznaczymy, żeby wylądować w bezpiecznym punkcie. Ok, 3, 4, 5. O, tu o jeden za dużo. To któregoś odznaczymy, może tego. Dobra. I teraz powinno to osiągnięcie wpaść. O, patrzymy. Szybkie teleporty, rachu ciachu. No i tutaj chwila prawdy. I powiem wam, tutaj tak się zdenerwowałem, że znowu się nie udało, bo tych strażników zabiłem naprawdę mnóstwo. Ale zacząłem już szukać kolejnej grupy kupców, gdzie oni będą. Ale osiągnięcie wpadło, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co wam się podobało i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć!